Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym i ostatnim odcinku naszej serii z gry Uncharted 4 Kres Złodzieja. Słuchajcie, rozdział 22. Dzieje się, po prostu się dzieje. Sam ukradł łódkę i popłynął w stronę skarbu. Nadine i Rafe mieli wyraźną sprzeczkę między sobą, ale jakoś ją na koniec załatali i chyba zdecydowali się na to, że wykończą nas, no, że zabiją nas i zabiorą skarb dla siebie. Mimo że Nadine była od kroku od wycofania się. O, oh, fuck. Okej, okay, to otwiera mi drogę do środka. Szkoda statku, bo jest po prostu piękny. Ale tylko i wyłącznie dzięki temu będę mógł się dostać do środka. Zobaczmy. Co to jest? Resztki najemników. Wiecie co? Mnie to cieszy, bo bałem się, że ostatni rozdział będzie polegał po prostu na próbie pokonania ogromnych fal najemników, a wskazuje wszystko na to... O, wow! A wskazuje wszystko na to, że zostały już tylko Nadine i Rafe. A więc to jest ten skarb. Tak, Nate, to jest ten skarb. Zapakuj coś w kieszenie, na wypadek gdybyś miał tego w życiu więcej nie zobaczyć. I lecimy. Jest tego trochę, co? Taką zrobili pętelkę po tym korytarzu, żebyśmy koniecznie zobaczyli cały tego ogrom. Sam! To jest Sam. Nie, to jest Rafe. Cześć, Nate. Gdzie jest Sam? Jest tutaj obok. Martwy, tylko o. Przywalony dechą. Sam? Spokojnie, nic mu nie jest. Ale ten idiota prawie nas wszystkich zabił. Zabieram go stąd. Nie, nie zabierasz. Rafe, weź skarb, okej? Okay? Chcę uratować brata. Po tym wszystkim, co nam wywijał? Czemu teraz mu nie strzelisz po prostu w łeb? Sorry, stary, jesteś zabójcą. Tego chcesz? Nie do końca. Co myślisz, Nadine? Dobrze, że jesteś cała. Może byś łaskawie zabrała od niego broń. Nie, obróci się przeciwko niemu. Oddaj mi to. Naprawdę mu zaufałaś? Nic ci do tego. A cóż to jest za podżeganie, Nate? Nadine jest moją wspólniczką, a ja wspólników nie kantuję. Stań tam. Ty i twój braciszek. Od samego początku wykorzystywaliście moją hojność. Chcieliście mnie wykiwać. Najwyższy czas na nauczkę. Wiedziałem. Sam się, stary, tego doigrałeś. To jest tylko i wyłącznie twoja wina. A teraz ty oddasz mi broń. Będziesz miała trzy, a my żadnych. Niesprawiedliwe. Drugi raz nie poproszę. To, co teraz robisz, jest bardzo głupie, kochana. Spójrz tam. Nie wygłup! Jezu! Powiedziałam, patrz! Dobra, to jakieś pieprzone szkielety. No i co? Może nie znam tak dobrze historii jak wy, ale domyślam się, co to są za jedni. Avery i Tew? To Avery i Tew. Pozabijali się. To wspaniale. I co z tego? Każdy, kto pożąda tego skarbu, dostaje nauczkę. I co teraz? Zostawisz nas tutaj? Tak, zostawię. Mam gdzieś to, czy przeżyjecie. Nadine! Czekaj! Żegnaj, Ray. Nadine! I co, powtórzymy historię. Będziemy się bić o skarb. Rafe, ona już poszła. Bierz szablę, szablę. No dobra, brata, okej, okay, może być. Nie. Nie, to się nie uda. Weźmy szablę. Jak pomożesz mi przenieść sama, to pomogę ci z drzwiami. I co, i na cholerę nie będzie ten wasz cały pieprzony skarb. Skoro będę wiedział, że ty i twój żałosny braciszek wciąż żyjecie. Przestań. Uspokój się, szermierkę poćwiczysz sobie na zewnątrz. Nate, okay? Po prostu się zamknij.
Okej. Okay. Wierzę, Rafe, serio, ty chyba oszalałeś. Ja oszalałem? Nathan Drake ścigał się z szaleńcem i jego armią. Unik ataku z lewej, unik z prawej. Nie wiem w jaki sposób. A, dobra, już czaję. Jest! Nathan Drake znalazł zaginione miasto na pustyni Rub al-Khali. Co? Jak? Już robiłem unik. A, w taki... Dobra, rozumiem. Możemy wyjść z tego razem. Nathan Drake odkrył słynne El Dorado. Drake, masz miecz za sobą. Podnieś miecz za sobą. To legenda. Wiesz, podnieś miecz, tu jest. Drake, daj spokój. Rozumiem, tu jest. Ale taki jesteś wielki, Nate. Ale nie masz nic. Jesteś Niki. Ostrzegałem cię, żebyś zszedł na zbroję. Dobra, już czaję, o co w tym chodzi. Wytrąć mu to. Kurde, ładne mają te miecze. By znaleźć Averiego, nie dam się orzeć dwóm złodziejaszkom, stetryczałemu oszustowi i jakiejś zapyżałej dziennikareczce! Dobrze, jedziemy z tematem. Widzę, że zależy ci na tej bandzie nieudaczników. Dopilnuję, by do ciebie dołączyli. Angard, palęć. Ja to rozumiem. Umiesz władać mieczem? Tak. Wystarczy wbić ostry koniec, nie? A, czyli teraz blokujemy. Będzie ciekawie. Co? A Boże, ja znowu naciskam nie to, co trzeba. Nie wiem, czemu się uparłem na kwadrat zamiast trójkąta. Wciąż jest ostry. Dobrze, i jedzie, dobrze. Dalej, jedziemy z tematem. Odblokuj. I jedziemy znowu. Ręka mnie boli. Aj, prawie. Duś go. Mam wrażenie, że jak go sam zaatakuję, to nic nie zmieni. O, jak go polecę, o. Nic, kompletnie. Z buta, wjazd, pięknie, do końca. I odduszamy. Legendo. Nie jest to łatwe, powiem wam. I butu... mogłem cisnąć. Ja oberwałem. Tym razem ja oberwałem. I trzeci raz. Dalej, Nate. Yeah! Boże. Trudne jest to odgadywanie, bo wiecie, niektóre ataki widzę po raz pierwszy, a... I... Dobrze, bigo.
pięści! Dobrze, no dobrze. To już koniec. Zabieram brata i odchodzimy. Jak chcesz się tu spalić, to proszę bardzo. Jak możesz po tym wszystkim jeszcze w ogóle próbować wierzyć? Skrywasz Holraka, ale tak naprawdę jesteś smutnym chłopczykiem. I żałosnym megalomanem. Który nijak nie umie fechtować. Żegnaj więc, Nathanie Drake'u. Nathan! Dzięki, Sam. A, teraz też znowu, też mam blokować z lewej i z prawej. Wszystko zawsze chwali. Na cholernej srebrnej tablicy. Wszystko! Odwróć! Złamał mi miecz, to już teraz wiele nie zrobię. Wiem, co mam zrobić. Muszę mu zrzucić coś z tych rzeczy na głowę. Chcesz skarbu, Rafe? To mu go dasz. Wiem, co zrobisz. Dokładnie zrobisz tak, jak powiedziałem. Aaaa! Ale fatality straszne! Bierz się za brata. Tylko jak ty teraz sam to podniesiesz? Dawaj, wyciągnij się stąd. Nie mogę. Za ciężkie. Jeszcze raz. To na nic. No spróbuj. Bez sensu. Dawaj. Posłuchaj mnie. Słuchaj. Marzyłem, żebyśmy znaleźli ten skarb razem. Hej, udało się. Udało się, braciszku, okej? Okay? Już dobrze. Musi być Nathan. Uciekaj stąd. Nie, musi być jakieś wyjście. Nic mówię, no musi być! Nie zostawimy cię tu, stary, zapomnij o tym. Idź, Nathan, muszę mieć pewność, że przeżyłeś. Nathan, to wszystko zaraz. Nie, już cię raz zostawiliśmy w więzieniu, drugi raz tego nie możemy zrobić. Już wiem! Co ty wyprawiasz? Zaufaj mi! Nie! Tylko schowaj głowę! Przecież to go teraz utopi. A dobra, nie, bo belka się podniesie. Dobry. Ty naprawdę jesteś szurnięty. Za rodzinny. Wypłynął. Tak po prostu. Patrzeć, jak to płonie. Przecież to było piękne. Uważajcie na to wszystko, co leci z góry, bo to się jeszcze może, wiecie, to was jeszcze może zabić. Szczególnie Sama, który zdaje się nie bać w ogóle płynąć obok. O, to nas może przygwozić i ściągnąć na dół. Nie, dobra, wypłyniemy już. Jest okej. Na powierzchnię i... Tylko, że to teraz się pewnie skały walą. Co jeszcze, jakieś wspominki ciebie cię pewnie najdą. Biały ekran to muszą być wspominki. Nie są. Więc o co chodzi? Jasna cholera. Nate, chodź. Chodź, trzymam cię. Nic ci nie jest? Nie. Dawaj. Hej, Sally, mam ich. Gdzie jesteście? Tutaj. No tak, już sobie mogą strzelić. Już teraz nikt zły po nich nie wpadnie. Już wszyscy pouciekali. Cholera wie, co z Nadine. Najemników brak. Rafe nie żyje. My cali. To co, masz wszystko? Tak, chyba tak.
A pchnij wszystko, czego nie wziąłem. Może cię jednak podrzucę. Po tym, co przeszedłem, chyba wolę samolot z barkiem i wygodnymi, miękkimi fotelami. Poza tym muszę pogadać z Eleną. O tak, musisz. No i koniec z kłamstwami i obietnicami bez pokrycia. Słowo. Dzięki, Sally. Trzym się, młody. I odzywaj się do mnie. Jak będziesz w mieście, stawiam piwo. Trzymam za słowo. No ale ten królik i tak mu zwiał i zostawił mnóstwo małych niespodzianek na łóżku dyrektora. Ej, co jej opowiadasz? Historię twojej kariery magika. Nienawidzę cię. A miałeś pseudonim? Powiedz jej. Wielki Nate. To jak, jak troszkę inna branża, wiesz? Byłeś całkiem niezły. Aha. Słuchaj, Sam, cieszę się, że miałam okazję bliżej cię poznać. Uścisk dłoni? Co? Nie żartuj, siostra. Opiekuj się tym głąbem, dobrze? Przecież wiesz. Ja zaraz przyjdę. Tak. Fajna jest. I niestety chyba bardzo cię kocha. Farciarz ze mnie. Oferta ciągle aktualna. Doceniam gest, ale dzięki. Słuchaj, jeżeli myślisz, że się narzucasz, nie, to zupełnie to niepotrzebnie. Nie, nie o to chodzi. No może trochę, ale... Myślałem, że jak znajdziemy skarb Averiego, to będę... Bogaty. Spełniony. O, a zamiast tego... Chcesz szukać dalej. Męczy mnie takie dziwne poczucie... Ale przecież to jest... Pustki. Tak. Zaraz coś ja powiem. Też po każdym ze swoich wypadów, niestety, czułem się dokładnie jak ty. Czasem człowiek musi wybrać, co chce zachować, a co porzucić. U mnie to jeszcze trochę potrwa. A poza tym, ty masz nieco więcej odkryć na swoim koncie, co mnie nieco gryzie. Spoko, coś ci zostawiłem. Łaskawca. Okej, jest samochód. Tak. Sam, działo się. O tak, braciszko. Chodź tu. Nie rób nic, czego ja bym nie zrobił, tak? Szoruj stąd, mało lat. Gdzie on go w ogóle zostawia? Co to jest za miejsce? Masz ognia? To jest Madagaskar cały czas? A więc... Nie wiem, jak daleko Victor, dolecieli. Co masz w planach? No, zanim dałem się w to wciągnąć, rozpracowywałem pewien mały biznesik. Biznesik? Ryzykowny? No, można tak to powiedzieć. Poniekąd. Wiesz, tak się składa, że znam kogoś, kto niedawno wyszedł i nadaje się do takiej roboty. No nie wiem. Można mu ufać? Poniekąd. Zna portugalski? Quando seu marido voltar para casa? Co to znaczy? Kiedy będzie w domu twój mąż? To wystarczy. Chodź. A poczęstujesz cygarem? Nie przeginaj. Są świetni. I co? Stawiam, że to jakieś półtora miesiąca później. O, dzień dobry. Rzeczy samej dobry. Rzeczy samej. No. No dobra, mów. Co jest grane? Masz jakiś większy kontrakt? O, jeszcze lepiej. Właśnie sprzedaję Jameson Marine. Naprawdę? Tak. Wow, to... No to chyba muszę ci złożyć gratulacje, co? Jeszcze nie, ale przeczuwam, że wszystko się uda. Kupiec się targuje, ale myślę, że doszliśmy do wzajemnie korzystnych ustaleń. To świetnie. A czy ty zostaniesz? Nie. Myślę, że powinienem po prostu odpocząć,
posiedzieć z rodziną i jak najczęściej chodzić na ryby. I dobrze. A powiesz, kim jest ten szczęśliwy nabywca? O tak, to ty. Co? Przeczuwałem coś takiego. Nie, o co chodzi? Poważnie. Tak, poważnie. Czej, Jameson. Czekaj, ej, O co chodzi? Kto tu będzie stał? Sam? Ej, no jak tam panowie? Co ty tutaj robisz? Chciałam się, no wiesz, jeszcze tu rozejrzeć. Już mu dałem klucze. Okej, to jest... Super. To jest na serio? Nate, ujmę to tak. To jest bardzo mądra inwestycja. Nie popsuj tego. Zdrońmy się. Jasne. Hej. Hej. Ty kupujesz Jameson Marine? My kupujemy Jameson Marine. A, okej. Ale jak? Po co? Wiesz, doszły mnie słuchy o zleceniu wydobywczym w Malezji. Pomyślałam, że to o, coś nie, dla nas. Nie, skarbie, posłuchaj. Omal nie straciliśmy życia w Libertalii, pamiętasz? No. Chcesz wziąć nielegalną fuchę? Wiesz, jak to może się skończyć? Kto mówi, że nielegalną? Spójrz. Przyszło dzisiaj rano. To autentyk? Tak. Uruchomiłam stare kontakty. Załatwili wszystkie pozwolenia w Malezji. Zero stresu, nikomu nawet nie dałam w łapę. No to świetnie, bo nie wiem, czy byłoby nas stać na taką operację. Masz. Wystaw dłoń. Co? Wystaw dłoń. No dawaj. Jasny gwint. Skąd ty to masz? Wyciągnęłam z kieszeni. Mam ich tam jeszcze więcej. Więcej? Sam. Każda warta fortuny, co? Przyjaciela z niego. Tak. Oczywiście sporo trzeba będzie zainwestować w biznes. No i kupić sprzęt filmowy. Sprzęt filmowy? Tak. Skoro będziemy wyciągać ten ładunek z wody, możemy wynająć małą ekipę. Sfilmują to, a ja wznowię stary program. A gdzie się podziało nasze spokojne, stateczne życie? Nasze próby prowadzenia statecznego życia spełzły na niczym. Nate. Kiedy byłam na tej wyspie, byłam spragniona przygody. Spragniona nas. Wreszcie możemy robić to, co kochamy. Ale od dzisiaj będziemy działać w 100% legalnie, rozumiesz? I teraz to ja będę strzelać. Ujęcia. Z mojej wypasionej kamery. Wow. Wszystko zaplanowałaś, prawda? Mniej więcej. Ale wystarczy, że powiesz słowo, a ja wszystko odwołam. Co? Nie, 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 nie. Nie chcę być gościem, który pozbawił Jamesona emerytury. To byłoby straszne. Właśnie. Nie będzie łatwo. Na co ty nie powiesz? To... Jak będzie na tanie Drake'u? Jasne, czemu nie? Tylko żadnej roboty papierkowej dla mnie. Ja się tym nie zajmę. Będę bardzo zajęta filmowaniem. A ja będę bardzo zajęty nurkowaniem. Okej. Dobra, będziemy się zmieniać. Tak. Albo... zagramy o to. Poważnie? Jako naczynia kiedyś. Wyrobiłem nie. się. Mam teraz lepszą koordynację ręką. Serio? Nie chcę.
chcecie znowu pogrążać, Nate? Boisz się zagrać? Jest dokładnie odwrotnie. Od 1 do 10 powiedz, jak bardzo się boisz? Coś koło 3. No jasne, od razu podnieś do 11. Lepiej uważaj, bo cię dopadnę. Ach tak? Tak. O Boże, to jest... Oni są uroczy. Naprawdę w tej części świetnie ich przedstawili. Ej, serio? Serio, ej, serio, jak gram znowu w Crasha. Czekajcie, muszę zebrać jak najwięcej monetów, czy jabłców, żeby ją pokonać. Moja ostatnia szansa. Dobra, lecimy. Bez tracenia żyć, słuchajcie, musimy to zrobić za pierwszym razem. Damy radę. Nie jest źle. Pierwszy checkpoint i zapasowe życie. Dziękuję. Jakoś te przedmioty się dziwnie podnoszą. Wydaje mi się, że oryginalnie podnosiły się znacznie lepiej. Dobra, trochę więcej tych przypaści, ale nie na tyle, żeby się ich bać. Płotek, jest okej. Dobra, rozwalone. Wszystkie skrzynki muszę rozwalić, żeby mieć full punktów. Oj, trochę się rozrzuciły, ale to nic. Jest dobrze. Na tym etapie już chyba wcześniej traciłem jakieś życia. Teraz nie tracę, więc jest okej. Słyszę coś. Dzień dobry. Za pierwszym razem zrobiony. Ile? Kurde, naprawdę! Damn! I co teraz? Bo to jeszcze nie jest koniec. Ich dziecko. To jest ich córa jak nic. Wygląda jak ich dziecko nawet. Zobaczcie, wykapana mamuśka. Gdzie oni są? Epilog. Co ona tutaj ma w tym pokoju? Co by nas mogło zainteresować? Znowu zobaczcie rzeczy przygodowe. Arcydzieło. Powinnam tu posprzątać. Nie, jest okej. Później. Rozglądam się za czymś ciekawym, co mogłoby być dla mnie w jakiś sposób istotne. Jest łazienka. Mamo, tato, jesteście tam? Burdel w mieszkaniu, halo? Za psiakiem rozumiem mam podążać, tak? Czy nie bardzo? Co to jest? Myślę, że to jest jakaś gra. Nie, to chyba jest gra, faktycznie. Co my tu mamy? Ależ to dobrze wygląda. Mama lubi dziwną muzykę, ale to mi się podoba. No, full jakiejś drobnej interakcji z przedmiotami, to już znamy na wylot. Gdzie teraz psie? Chyba nas porzucili. Mam ci dać wody albo coś? Mam ci z czymś pomóc? Dobrze. I na dzisiaj to koniec. No dobra, jeszcze jedno. No dobrze. Ale na dzisiaj to już będzie koniec. Jasne? Nie patrz tak na mnie, nie ma mowy. Już ci więcej nic nie daję. Co my tu mamy? Ale zrobista hacjenda. Bardzo fajne mieszkanko. Halo? Ej!
Na plaży. Czujecie? Mieszkają na plaży. Jak się jeszcze odwrócę i będzie za mną skała Avery'ego. Piękny dzień. Nie, już myślałem. Mam tylko resztę załogi. Tam była jakaś furtka i wyjście na tyły mieszkania, zdaje się. Nie wiem, czy ją mogę otworzyć. Nie, nie do przejścia. Co ja mam zrobić? Może za psiakiem mam pobiec? Tylko już nie wiem, gdzie on uciekł. Nie zwróciłem uwagi. Może na łodzi są? I czyja to jest chata w takim razie? Myślisz, że sam się tutaj osiedlił? Pies jest tutaj, dobra, czyli pewnie tu mamy przyjść. Jest tam kto? Nie? Nic? Okej. Cześć, Vicky. Dobra, piesku. Gdzie rodzice? No już, szukaj. Idź. Chyba się nie ruszy. Okej, sama poszukam. Dobra, ja obstawiam tą haciendę. Tam coś musi być. Podejrzewam, że wujek sam się tam usiedlił. Tu też jest pusto. Okej, w takim razie poczekam. Rozgryzłeś to. Jakieś zagadki oczywiście. A ten kamień kojarzymy z czegoś, nie? On był istotny w poprzedniej części którejś. W jedynce albo w dwójce. Nieźle. Zakres poszukiwań trochę się zawęził. Okej, czyli młoda chyba zdaje sobie doskonale sprawę z tego, co robią rodzice. Może to jest pracownia po prostu? Może to nie jest faktycznie mieszkanie sama, tylko pracownia na przykład rodziców? Żeby w domu syfu nie robili? Fajne. Klucze, o, klucze. Co to znaczy? Do klucze do czego? Do szafy? No nie wierzę. Przecież... niemożliwe. Wow. Wiedziałam. Patrzcie, jest ten. Jest krzyż z dyzmą. Jest moneta... Hiszpański dublon. Tylko skąd? No właśnie. Na dole jest moneta Avery'ego z kolei. Tutaj. Piracka moneta. Wygląda jak symbol Avery'ego. Zaraz, czy to nie symbol Avery'ego? Tak, to symbol Avery'ego. A to jest dyzma na krzyżu, słuchaj. Co to takiego? Co my tu jeszcze mamy? O, mamy kaburę. Kabura, tato. Ciekawe, czy młoda wie, jak tatuś zabijał kiedyś setki ludzi z zatrowki. I zarazem fajne. Położyłaś w złym miejscu, chciałbym tylko zaznaczyć. Było na górze, a zabrałaś z dołu. To było chyba w dwójce, nie? Już teraz też nie pamiętam. Mylą mi się te części wszystkie. No i oczywiście dziennik matki chłopaków. Cassandry Morgan. Wow. O mój Boże.
No, to od czego się wszystko zaczęło, nie? Wow. Henry Avery? Napad na Gunsway. Zaraz, szukałeś skarbu Avery'ego? Powiem więcej, znalazł i zatopił. I nigdy się pewnie po niego nie wrócił, nie wiem dlaczego. Odwróć. Niemożliwe. Aha. Tata? Tak, ten mniejszy. Sic parvis magna. Wielkość od skromnych początków. Co to jest? O fuck. Młoda pewnie nie wie, jak wyglądały dawne dzieje tatusia. O nie. O, tu jesteś. Hej. Szukałem cię. To wcale nie wygląda podejrzanie. Co tu robisz? Właśnie was szukałam. Łódź załadowana. Płyniemy. Okej, za chwileczkę do was przyjdę. Nie potrafi kłamać. Ja muszę... Coś kręcisz? Dobra. Nie gniewaj się. O-o! Hej, miałeś się nie gniewać. Klucze. To... Co widziałaś? Nie za wiele. W sumie tylko twoje zdjęcie z Salim. Jakimś hiszpańskim skarbem? I strzelbą? To musiało się kiedyś zdarzyć. Może jej powiemy. Nie jest na to gotowa. Gotowa na co? Na ten szajs w szafie? Wyrażaj się. Właśnie, wyrażaj się. Sorry. Ale wy w tej szafie normalnie trzymacie kościotrupa. Albo raczej jakąś srebrną czaszkę czy coś. Nie wiem, czy ja jestem gotowy. Serio. Nate? Czas na tę rozmowę? Tak, ja też tak uważam. Zaraz, a o jakiej rozmowie mówimy? To jeszcze dziecko. Jest starsza niż ty i sam jak zaczynaliście. To nie to samo i dobrze to wiesz. No. Słuchajcie, jeżeli byliście zamieszani w coś podejrzanego, to przecież nie ma sprawy. Ale chyba mam już prawo o tym wiedzieć, tak? Już? Ile ty masz lat? Ha, 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 zabawne. Mamo. No nie wiem. Zaczęło się od tego... że dawno temu pewien pan namówił mnie do zrobienia materiału o wiekopomnym znalezisku. Myślałam, że to zwykły oszust. Tak, przystojny oszust. No, wtedy cię jeszcze nie widziałam. Ale czułaś. Czułaś. Zaproponował mi układ. Ja funduję wyprawę, a on mi daje trumnę Francisa Drake'a. I żeby nie było, w pełni się wywiązałem. Ha, i wpakowałeś nas w łapy indonezyjskich piratów. Daj spokój, to absolutnie nie była moja wina. Chwila, momencik. Chcecie powiedzieć, że zaatakowali was jacyś piraci? Wielokrotnie. Tym, jak znaleźliście trumnę Sir Francisa Drake'a? Dobrze mówię? Tak, z grubsza to prawda. Chrzanicie. Wyrażaj się. Ściema. Lepiej. No dobra, co było dalej? Wiesz co? Łódka gotowa, jest słonko i dobry wiatr. Chcesz wiedzieć, co było dalej? Zapraszam na łódź. Chodźcie. Ale tato, czekaj, jak wyglądał Francis Drake? Strasznie? Nie było go w trumnie. Tak, tylko jego dziennik z mapą do Eldorado. Złotego miasta? A, według legend. Okazało się, że to posąg. I to przeklęty. No co ty, seryjnie? Tak, seryjnie. Wrócę do tego później, bo widzisz, mapa zaprowadziła nas do serca amazońskiej dżungli. Srogo, co?
Dziennik z wszystkimi wyprawami. Znaczy nie, no nie z wszystkimi. To jest akurat dziennik matki, ale przecież te jego dzienniki z poprzednich części jakby to jej pokazał, jaką to ma wartość historyczną. Oj, to będzie długi rodzinny dzień u państwa Drake'ów. Koniec, słuchajcie, koniec, mamy to. Bardzo fajny epilog, bardzo się cieszę, że takim akcentem to zakończyli, bo jak gdyby wydarzenia te... Akcja z ostatniego rozdziału nieszczególnie mnie przekonała. To było takie pitu-pitu QTA, tak? Sam nie wiem, co o tym myśleć. W każdym razie epilogiem zdecydowanie bardzo mocno nadrobili i jestem z tego bardzo zadowolony. Ale jako całość, jako przygoda, ostatnia, finalna przygoda Nathana Drake'a, absolutne mistrzostwo Naughty Dogów. Oni potrafią robić takie gry, a ta jest ich najlepszą, jak gdyby. Po The Last of Us miałem co prawda troszeczkę inne podejście, miałem takiego kaca, prawda, moralnego, bo to była dużo bardziej emocjonalna podróż, a ta była dużo bardziej przygodowa, nastawiona na akcję, a nie na szarpanie uczuciami i na w sumie niezbyt pozytywny finałowy akcent. Dlatego Uncharted to zdecydowanie bardziej pozytywna historia, mimo że swoje dramaty też miała. Ja się tylko zastanawiam teraz, jak biedny Nate wyjaśni swojej córze, że na przestrzeni czterech części gry zabił tysiące ludzi i niespecjalnie w ogóle wrócił z jakimkolwiek skarbem do domu. Jakieś ochłapy w stylu monet pirackich, czy jakichś tam właśnie artefaktów, które właściwie nie wiem jak w ogóle zwiózł ze sobą, skoro cały czas skakał, uciekał, topił się, był zrzucany z samolotów w przepaść, goniły go samochody i tak dalej. Ale dobra, zwiózł to do domu, zamknął w szafie, spoko, jego sprawa. To będzie długa i trudna dla nich rozmowa, dlatego ja się wcale nie dziwię, że Nate tak niechętnie się jej podejmuje. Faktycznie dużo łatwiej byłoby to komuś opowiedzieć dorosłemu. Chociaż właściwie może, nie wiem, może dziecko nie zrozumie tego w ten sposób. Cholera. Sam bym miał pewnie spory dylemat. Wiecie, czego mi brakuje? Nie wiemy, co się wydarzyło z Samem. Wystarczyłaby wzmianka, na przykład w momencie, kiedy młoda bierze do ręki zdjęcie właśnie Nate'a, albo nie, Sama i Nate'a za dziecka, to zrobione, prawda, podczas pamiętnej ucieczki z sierocińca, to byłaby dobra okazja, żeby powiedzieć, czy to tata? A czy to wujek Sam? Czy coś w tym stylu, żeby po prostu było wiadomo, że młoda go zna, że wychowała się również gdzieś tam przy nim i że jak gdyby on nadal ich odwiedza, a takie słowa nie padły. Być może ja coś przegapiłem, prawda, bo jakoś szczególnie nie eksplorowałem tego domu na sam koniec, ale jest całkiem możliwe, że faktycznie była tam jeszcze jakaś wzmianka o Samie, chociażby, nie, bo na Saliego zareagowała. Powiedziała, że to jest zdjęcie z Salim, pirackim skarbem i strzelbą, i była zaskoczona, tak? Więc Saliego zna, a o Samie nie było nic i to mnie cholera martwi. Ale tego pewnie się nie dowiemy. Chyba że, słuchajcie. Pamiętajcie, że do Uncharted 4 mają wyjść fabularne dodatki DLC. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby któryś z tych dodatków skupił się na postaci Sama i tego, co powiedzmy robią z Salim w ich wolnym czasie, bo jak widać pocisnęli jakiś biznesik, nie? W sensie wszystko wskazywało na to, że pocisnę jakiś biznesik. Być może pod wpływem Nathana Sali wycofał się z tego, żeby nie narażać dalej brata. Chociaż nie, on by nie miał nic do gadania. No, ale naprawdę, jeśli miałbym stawiać swoje pieniądze, to dodatek fabularny, któryś z nich będzie tyczył się właśnie tego biznesiku, który rozkręcili. Kolejny z kolei może tyczyć się albo tej słynnej roboty w Malezji, od której wszystko się rozpoczęło, albo czegokolwiek innego. Co prawda pewnie brakowałoby tam trochę elementów strzelankowych, ale to by mogła być odpowiedź na potrzeby fanów gry, jak gdyby. Elementy strzelankowe w Uncharted 4 były wielokrotnie uznawane jako te najsłabsze, więc
Kto wie, może zrobiliby taki właśnie legalny faktycznie biznes, poszukiwanie skarbów, rozwiązywanie zagadek, wspinanie się i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że już lecą w kredytach jakieś końcowe podziękowania, które zresztą przewijają się bardzo wolno, więc bardzo możliwe, że dużo już tam tego nie zostało. Może nie, dobra, znowu wracają w pełnej sile. To już są aktorzy głosowi. Ciekawe, czy pokaże się również polska plejada aktorów głosowych. Szukam, czy są tutaj wymieszani jacyś polscy voice aktorzy, ale nie. Co dziwne, bo pamiętajcie, że my w polskiej wersji językowej w ogóle nie słyszeliśmy tych angielskich głosów, tych bohaterów, więc tak trochę mnie zastanawia, dlaczego widzimy ich teraz w kredytach, a nie polskich odpowiedników. No cóż. Co mi teraz pozostaje? Pozostaje mi przede wszystkim przejście gry ponownie, zbierając skarby, bo chyba tyle chciałbym jeszcze sam dla siebie zrobić. Zastanawiam się tylko, czy chcę przechodzić grę ponownie na najwyższym poziomie trudności, bo jak gdyby zdaję sobie sprawę, jak wygląda to w przypadku Uncharted i jak wielkim wyzwaniem jest przechodzenie Uncharted na najwyższym poziomie trudności, to naprawdę potrafi być frustrujące, bo co prawda w elementach, w momentach, w których nie ma strzelanki, tylko właśnie jest wspinaczka, rozwiązywanie zagadek, gra jest no właściwie tym samym, nie? Jest tak samo wymagająca, ale w sytuacji, w której mamy nawet krótki element, w którym musimy się z kimś postrzelać na najwyższym poziomie trudności, można się tam śmiało zatrzymać nawet na, nie wiem, kilka godzin, zaliczyć kilka rage quitów i w ogóle poddać się na przykład na tydzień z ogrywaniem tego dalej. Nie wiem, czy mi się chce. Mam, powiedzmy, że mam aktualnie tyle gier na głowie, że wolę się zająć tymi, z którymi 100% będę czerpał przyjemność, a nie nerwy. Przechodzenie Uncharted 4 na normalu przynosiło przyjemność, nie nerwy, tu musimy się zgodzić, ale jak gdyby ten najwyższy poziom to już inna troszeczkę bajka. Ach, no cóż, co jeszcze nie wspomniałem, a zdecydowanie powinienem. Na pewno zdecydowanie powinienem wspomnieć o tym, że Uncharted 4 ma w sobie naprawdę bardzo, bardzo dużo The Last of Us. I to jest plus, bo te wszystkie opcjonalne dialogi, które się tam czasem pojawiają, różne ścieżki, które kończą się tak w tym samym miejscu, oglądanie przedmiotów, dialogi wywołujące się tym, że przechodzimy koło czegoś, albo że bohaterowie po prostu między sobą gadają, co w ogóle nie ma wpływu na grę. Przyglądanie się kolejnym konkretnym punktom gdzieś tam na mapie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wnosiło naprawdę świetny klimat. Szczególnie podobały mi się te najluźniejsze rozdziały, te wspominkowe, te z ucieczką z sierocińca, te z włamaniem do domu współpracownicy matki chłopaków. No i epilog. Epilog jest naprawdę super. Chyba zaraz odpalę go sobie jeszcze raz i po prostu poeksploruję tą haciendę, zobaczę, co ciekawego może tam wydobyć, czego ciekawego może się dowiedzieć i być może faktycznie padnie jakieś chociaż jedno słówko o Samie. Chciałbym. Na minus. O, może polecimy z minusami też troszeczkę. Na minus zdecydowanie. Ponownie poziomy dźwięków w tej grze. Niestety Naughty Dog robi to jakoś tak dziwnie, że czasami, kiedy koleś jest daleko, znaczy ktoś, kto do nas mówi na przykład, nie? Albo ogólnie źródło dźwięku jest daleko od nas, jest na przykład jeszcze zasłonięte jakąś ścianką, to i tak słyszymy to dokładnie i dosadnie. A czasami jest tak, że po prostu bohater stoi przed nami, tuż przed nami, patrzymy się w jego kierunku, a i tak praktycznie nie słyszymy, co on tam mówi. Musimy zamilknąć, żeby nie zagłuszać. To jest trochę niefajne. Bardzo podobało mi się w tej części level design. Był, jak gdyby to jest zawsze silna strona Naughty Dogów, ale tym razem już poszli o kilka kroków dalej. Oświetlenie brył, ich ekspozycja, gracz dokładnie wiedział, gdzie ma zmierzać, czego ma się chwycić, co ma ze sobą zrobić. To nie było odbijanie się od ścian, po których nie da się wskoczyć. To było rozglądanie się i odnajdywanie miejsca, gdzie można pójść dalej. Błędów właściwie chyba też żadnych nie było, nie? Takie w sumie pytanie do was. Czy wy coś zauważyliście z błędów? Bo ja sobie nie przypominam, a
powiedzmy sobie szczerze, jeśli robicie grę za takie pieniądze, grę, która wygląda w ten sposób, grę, która zbiera takie noty i tam nie ma żadnych bugów, praktycznie żadnych bugów, no to coś jest nie tak. Ja wiem, że teraz rzeczą normalną są first day patche i tak dalej, ale kiedy takie rzeczy rozwiązywały 100% bugów w grze? Zawsze zostawały jakieś bugi. Znaczy pewnie też jakieś są tutaj, jakbym mega poszukał, ale jeśli w trakcie playthrough nie potrafię przytoczyć żadnego bugu, który miał miejsce, bo nie wiem w sumie czy miał miejsce, no to naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo wiem, że stopień skomplikowania takich gier no przekłada się często po prostu na bugi. Wiecie, co mnie jeszcze ciekawi? O! Chciałbym jeszcze poznać dalszą historię Nadine, bo ona po prostu zniknęła i my nie wiemy, co się z nią stało. Czy ona potem jeszcze miała jakąś styczność z Nathanem i z resztą? Czy próbowała, nie wiem, zabrać część tego skarbu ze sobą mimo wszystko, kiedy chłopaków tam zamknęła? Bo to by było dziwne, naprawdę byłoby dziwne. Zresztą ona również, ona jako jedyna, poza naszymi bohaterami, jest żyjącą osobą, która poznała miejsce, w którym spoczywa statek. Statek, który swoją drogą tam zostawiliśmy. On spoczywa tam na dnie. I co? I wystarczy po prostu zainwestować pieniądze ze świadomością, że wrócicie z 40 milionami dolarów. 400 było, nie? To nie było 40, to było 400 milionów dolarów. Na tyle był wyceniany skarb Everiego, a warto dodać, że tam były jeszcze inne skarby. Podejrzewam, że to wszystko się troszkę rozmyło przez te lata, nie? Że część skarbu została po prostu wykradziona, część została wydana, żeby postawić Libertalię i Nowe Devon. No na pewno 100% tego skarbu tam się nie utrzymało, ale myślę, że było go i tak bardzo dużo. Kolejna porcja podziękowań. Było już dużo tych nazwisk, więc wydaje mi się, że niedługo dotrzemy do końca. Tak, dotarliśmy do końca. Czy coś jeszcze nas tutaj czeka? Czy cokolwiek się jeszcze wydarzy? Czy zmieni się główne menu gry, tak jak zmieniło się w... Nie zmieniło się. W The Last of Us, pamiętacie, zmieniało się. No ale są trofki. Pierwsza. Druga. Trzecia. I to chyba tyle. Kolejnych już raczej nie dostanę. No, trzy za to, że nie na najniższym, nie na niskim, a na średnim poziomie trudności. Dobrze, mordeczki. Na tym etapie pozostaje mi już tylko podziękować wam za kolejną, mam nadzieję, udaną serię. Mam nadzieję, że dotrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Dla chętnych przypominam, że na moim kanale znajduje się również seria z pierwszej części gry. Z wersji, niestety jeszcze przed remasterem, z nagrywanej na PlayStation 3. To już było jakiś czas temu, więc większość z was może w ogóle sobie nie zdawać sprawy, że taka seria była na kanale. Jeśli bylibyście bardzo zainteresowani po obejrzeniu jedynki częścią drugą i trzecią, dawajcie znać, wtedy rozważę nagranie serii z dwójki i trójki ponownie, oczywiście tym razem już z wersji remasterowanej na PlayStation 4. A na dziś to wszystko. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa!